Witam was moi drodzy, jestem Zygfrydku, a tutaj jak widzicie coś, co się nazywa Portal Stories Mel. Z tego zdania jest darmowa modyfikacja zrobiona przez społeczność i właściwie cała ta modyfikacja to jest po prostu dodatkowa kampania, czy już się ruszam, jeszcze nie. Dodatkowa kampania opowiadająca historię jednego z innych obiektów testowych, jakim była Shell. Z oryginalnej, czy tam Shell, nie pamiętam już jak ona się nazywała, w każdym razie z oryginalnej kampanii obu portali. To jest modyfikacja do Portala dwójki, darmowa, więc jeśli ktokolwiek chciałby sam to zagrać, to nie wiem, albo poznać fabułę na własną rękę, niech nie ogląda filmiku, wyłączy i ściągnie sobie sam. A tych, którzy nie mają Portala, albo nie chce im się, albo coś innego, zachęcam na poznanie tej historii ze mną. Raczej zachęcam do poznania tej historii ze mną, no. Polska mowa trudna jest. Rozdział pierwszy, 1952. I zaczyna się praktycznie tak samo jak oba Half-Life, czyli jazdą. A, okej. Czekajcie, czy ja mogę uczyć napisy? Napisy byłyby dobrą rzeczą. O. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson. And boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you. So take that as one of the. Nie będę wam czytał, nie będę wam tłumaczył, kto nie rozumie, trudno. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing, lots of doing, which brought you here. You're riding into the little Michigan town of. Wait, where are we again? Okay, so, this town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be at Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry. You'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Aha. Czyli generalnie właśnie mój bohater przyjechał do pierwszego powstałego laboratorium Aperture Science. Wtedy jeszcze mieli dopisy chyba jakieś innovations. Zdaje mi się, że we właściwej grze, że tak powiem, tego dopisku tam nie było. Myślę, że można to potraktować w takim razie jako jakiś prequel do przygód Shell. O! All right. You're now arriving at Aperture Central Station. Wait. Chris, come over here. How do you spell station? Okay. Think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I? All right, listen to me. Back your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. Oh, I can't re-record this. Lol. Dobra, różne śmieszne tam gadanie. Są gości, który założył Aperture Science. Zaczynał jako producent zasłon do prysznicy dla wojska, ale no widać, że był taki obrotny, że stworzył własne laboratorium. Kurde, no, Superwire też bym tak chciał. Ale jest to chyba w myśl zasady, jaka jest promowana, że Ameryka krajem możliwości. Także ten pan z tego skorzystał. O, Repulsion Gel, to już znamy. Science Spheres, tego nie znam. Superconductor, to jest tego też nie znam. Dobra, moja postać nie ma zdolności biegania, ale kłóca. Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain. Up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry, no. We haven't had an accident like that in 3 days. Sorry. Make that 3 minutes. Dobra. Nie wiem, gdzie mam tutaj się udostać.
godziny, jakieś coś. O, ale się pierdolę tylko. Gra wygląda ładnie według mnie w ogóle, jak, przynajmniej jak na razie. Mryga mi to prawda nie, bo ale to jest problem z moim silnika Thorsa przestało. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. that's not good. Anyway, just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. A tak pójdę w lewo. On mówi, że on poszedł w prawo do windy, czyli tak jak Stanley Parable, ale czy ja mogę tutaj strolować i pójść w lewo? Chyba nie mogę. Jest tu co prawda jakiś garaż, ale nie wydaje mi się, żeby tu cokolwiek było interaktywne. Tak więc no chyba trzeba nie wrócić. Numerka wziąć też nie mogę. Może dojdę, że jest 426, a w kolejce jest 23. Tu się nie da. No i roller allergic. Dobra, idziemy tu. Ej, komiksy! A nie, to drugie gazetki? Events. No dobra. Nieważne. Do windy miałem iść. Gdzie jest winda, kurczę? To naukowcy, tylko co mnie zastanawia, dlaczego żaden z tych ludzi tutaj się nie rusza. To jest co najmniej niepokojące. Jakbym był w fabryce, w mieście mankinów. No, the zoning boards on my beam counter said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously though, the stairs are already set. Get on that stupid elevator. Oh. No i co, na razie mamy trochę gadania i trochę ekranów wczytywania. No ale w sumie tak zawsze jest na początku w tego typu grach. Kto grał w Half-Life'a, dwójkę albo jedynkę, ten wie. Kto grał w co tam, nie wiem jeszcze. W sumie w portalu chyba też tak było w obu czasie, że na początku było więcej gadania niż czegokolwiek innego. Ciekawe jak długo będę jechał. Always trying to push the boundaries of science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the beam counters told me not to buy a salt mine with all this science, the first thing they said was, no, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air. Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the You're Fired stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Dobra, zaraz mi zobacz jakiś super jego... Introducing the Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to, and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss me. Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when they threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovator's Short-Term Relaxation Vault. Dobra, coś tam sobie gada, tam ktoś szedł! Wreszcie jakiś ruszający się człowiek, ja pierdzielę. Ale mogło mi się przewidzieć w sumie, więc... No ludzie, bo się nudzę. Już 10 minut nagrywamy. O, schody. Dopiero co mówił, że schody nie działają. A może tam schody z góry aż do domu, no to w sumie. Nie mówcie, że tymi schodami będą się od razu pierdzielać tam kawałek.
No nie, bo wjeżdżam jeszcze nie. When you get to the offices, I'll tell you a bit more. This test should be real easy for you though. Just get inside one of the Aperture Science Innovator's short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry though, our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes, an hour at most if something goes wrong. Don't worry, we've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Lol. Co nie dziwne rzeczy tu są, no ale... Aperture Science zawsze było... pozostawiało pewne dziwne wątpliwości. Czy tu dojadę i się zatrzymam? Czy nie? Tam ktoś szedł! Tu ktoś żyje! Nie wierzę! O! Dobra, czyli co? Wczytywanko kolejne. Na tę chwilę w ogóle do silnika Source to jest chyba największa wada tak właściwie. Że jakichś takich zbyt dużych lokacji nie może generować, trzeba często wczytywania. Ale poza tym uważam, że silnik jest super, trzyma się świetnie jak zasługuje. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what the gravy here. Oops! Zostało osiągnięcie testowanie w wodzie. Czyli nie mogę wejść do wody. Dobrze wiedzieć. Czas zostaje się osiągnięcie za pierwsze utopienie się. Okej, dobra, nie widziałem znaku. Mój błąd. Jakby zostanę na noc, to mi policzą za wynajem pokoju na rok. Don't mind the turrets, they're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Don't worry, those turrets won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry lied to me. Czemu to działko jest wrócone? I działko! I śmieszne w ogóle, widzisz? Tak jakby wersja demo tych działek, które są dopiero później w portalu. Aha! Docking Station 003. A, idziemy w kimono. You're at the sleeping chamber. Carolyn, is the test ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Your lab boys will take care of the rest. Sleep, lol. No, to już jest animacja. Ej, jestem babeczką. A, myślałem, że Mel to jest takie bardziej męskie imię. Z drugiej strony wygląda trochę jak facet, no, nie ma cyski. Może nie widzę. Good night, lol. Bradek w ogóle z Falloutem się kojarzy trochę. No nie no, ale widzieliście, czerwone paznokcie. Definitywnie jestem babeczką. Ciekawe. A może ja jestem Chell? A ten Mel w tytule to jest tylko jakiś... jakaś zmyła. No i? Wow, znowu wczytywanie? Masakra. Ciekawe co będzie teraz. Mam nadzieję, że w tym nagraniu w ogóle cokolwiek zrobimy, a nie będziemy wołać, bo to była straszna lipa. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right, you can't answer. I'm so sorry, astronaut. Olympian, or war hero, there was a slight problem with the test. Don't worry though, we got you out okay. Nothing's different, nothing's changed. Just head out of the chamber, I'll tell you a bit more out there. A trochę inny głos mam wrażenie. Ma. Wow. Wow! Chyba coś się rozpierdzieliło. Don't worry about the heights.
had a few of my scientists make what's called long fall boot. Aperture Science Innovators long fall boots. That was easier to think of than I thought. Co? W sensie, że mam zaskoczyć tam? Ja się boję. Tak się będę czuł bezpieczniej. Więc sobie schodził po kawałku. O. Teraz tak będę iść tędy? Nie. Muszę iść tam. A zaraz wróciłem się tu, gdzie zacząłem. Daleko do mnie nie przewiozło. Pick that yellow device up. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's right. A new test. Okej. No, jakiś Portal Gun wersja demo? O, świeci! He, pogłaskała go? Czy po prostu ona was... door nearby. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. Don't worry though, we built the building like this. Don't worry about that. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more testing spheres in. Yeah. Yeah, that's it. Ciekawie wygląda ten rzut. Ignore that. Dobra, gdzie mam iść? Czyli, że tam, tak? Tu tam niebieski. Tu pomarańczowy. I lecimy. Don't mind all this too. We just had earthquakes. Lots of earthquakes. Yeah, you get lots of those here in Michigan. No babeczka jestem definitywnie. No ale to na razie olać, może tędy mam wyjść. These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Yeah, that's how it's here. Don't worry, it's still 1952. Adlai Stevenson is still president. So. All right, so the earthquakes kind of did some redecorating in here. Destroy the door too. You'll have to find another way out. Ciałka mnie niepokoją, naprawdę. O, właśnie chciałem sprawdzić, czy to mogą strzelać. I o, uwaga, mogą, kurde! Ja to mogę spuścić zaraz. Co tutaj zrobię? Ja nie wiem jeszcze co. There's gotta be something you can use to launch yourself over the door. There has to be another way out. Aha, już wiemy, no to jest chyba ten pomarańczowy, to jest chyba po to, żeby się rozpędzić. Muszę gdzieś zrobić teraz ścieżkę, czy pomarańczowe wyjście. Nie, tu nie. Tutaj nie, dopóki się nie rozpędzę, jakoś to nie wyskoczę przez to. Dobra, wiem gdzie muszę zrobić... No jak on nie przeskoczę, za wysokie te baterie... barierki. Different than what you're used to, but while you were spending that little time sleeping, we had some aperture science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, that's it. They're quick little guys, faster than any science guy I got. 7 lat minęło. Grubo. Now I just want to make sure you know something before you go any further.
We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now some guy decided that... Właśnie on mi mówił o tym, że to są specjalne barierki, czy tam bramy, żeby ktoś nie przeszedł dalej. Now, I just want to make sure you się nie słuchałem, tylko się pałętałem. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make ones that prevent people from going through, and installed one where people needed to go through. Uh-huh. If you turn the power off, you can easily turn it back on. That switch isn't like the rest of them. The others trip a circuit breaker that costs an entire part of the business. I think these switches were designed for two people. Maybe your new test can help. Świeżo, widzieliście, że tak zamyka, jak może coś złapać, ale bajer. Nie możemy w ten sposób to zrobić. Nie. Zaraz, ale to muszę... Aha, bo ja prąd wyłączenie, muszę teraz włączyć prąd, żeby tam się przydostać, tak? Remember, you can always turn the power on or off again. Aha. No dobra, dlatego te guziki nie działały. Teraz tak. O! Coś mi się udało. O kurde. Wow. 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 Jakie tam wejść? Tam coś zalane jest chyba. Tędy. A, bo tam są te, tak? Dobra. Hop. No i dobra. Tędy idę. Nie. Nie. Tak, to tu mam dole niebieski, więc może gdzieś będę się zrobić pomarańczowy, na przykład tutaj. I dziwne jak paski się pojawiają, może nie. No dobra, to zaraz muszę zrobić pomarańczowy. Ale niebieski należy się. I przejść to. The new testing track is just through here. Antimatter risk. LOL. A i to jest po to, żebym nic nie przenosił, tak? Śmiesznie wygląda, jak on tak taka łapka. I ten kawałek ze spinacza w urządzeniu klatkowym. Co to było? Just to test your... reflexes, you know, after your short sleep. Aha, co na nie w banie. Mam nadzieję, że ci na głowę nie spadnie teraz. Dobra, wchodzimy do windy i to będzie dobry moment na... Wow, zakończenie tego nagrania, bo już ponad 20 minut nagrywamy. I mam nadzieję, że w tym odcinku będzie się coś faktycznie już działo. To było tyle, jeśli chodzi o historię Mel. Zapraszam do następnego nagrania, które pewnie pojawi się jutro, bo będą się pojawiały teraz codziennie jedno. O, czemu by nie? Było na tyle, trzymajcie się i dam...